Drogie dzieci, tematem dzisiejszej lekcji geografii będą... problemy związane z ociepleniem klimatu, poruszane przez byłego kandydata na prezydenta USA, Ala Gora, laureata tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Wiem. To może pomoc żywnościowa ONZ i Banku Światowego dla byłych krajów kolonialnych zachodniej i środkowej Afryki, a w szczególności dla ludności Darfuru, która jest dziesiątkowana przez głód, suszę i walki bratobójcze. Pojebało was? Co za głupie tematy chodzą wam po głowie? Wy chyba palicie jakieś zielsko. Albo wpadliście w złe towarzystwo. Ależ pani profesor, przecież walka z głodem w Afryce to najważniejszy temat poruszany na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nie. Ja chyba muszę porozmawiać z waszymi rodzicami. Dzisiaj porozmawiamy o czymś zupełnie poważnym, a nie o jakichś tam głupotach. Klapota do odpowiedzi. Zobaczymy, jak przygotowałeś się z lekcji geografii. Proszę, wymień mi trzy najważniejsze galerie. Galeria Zachęta, Galeria Zapiece, Galeria Narodowa, Galeria w Pałacu Lubomirskich, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria w Zamku Królewskim. Ochujałeś? Mi chodziło o galerie handlowe, takie jak Galeria Mokotów, Arkadia, Złote Tarasy. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje. Ty po prostu się cofasz, człowieku. Ja powinnam stawić ci szmatę, rozumiesz? No ale dobrze, dam ci drugą szansę. Wymień mi trzy sieci. Telekomunikacyjne, rybackie, internetowe, kolejowe. Sieć kolejowa w Polsce liczy sobie 44 tysiące kilometrów szyn. Sieć telekomunikacyjna w Polsce to 55 milionów kilometrów kabli. Co za kretyn! Ty nie słyszałeś o Auchan? O Realu? O Tesco? Ja nie wiem, no. Ja ci wstawiam szmatę. Wstawiam ci centralną szmatę. No dobrze, ale ze względu na to, że urwano twojej matce nogę, to daję ci drugą szansę. Dziękuję pani profesor. Dziękuję. Gdzie mieści się najbliższa Biedronka? A Biedronka to proste. Biedronki najbliżej Warszawy występują w Zalesiu, a tak bliżej to w Parku Łazienkowskim, a także w Puszczy Kampinowskiej, ale to tylko latem, gdyż ten mały owad to... Trzymajcie mnie, co za kretyn! Ja już nie mam z sobą siły, rozumiesz, człowieku? Najbliższa Biedronka mieści się na ulicy Mickiewicza 11. Smokiewicz? Słucham, pani profesor. Ty jako wzorowa uczennica weźmiesz tego kretyna na korepetycję. Ale ja nie chcę, pani profesor. On tylko ciągle książki i książki. Zanudzę się na śmierć. Musisz, rozumiesz, dziewczyno? Pójdziesz z nim do galerii i jak będzie musiał za ciebie płacić, to na pewno odechce mu się czytania. Na dzisiaj to już koniec.